Siemka, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Strzelon i widzimy się w kontynuacji Narcosis. Tak, mam nadzieję, że to będzie ostatni odcineczek dzisiaj. Tak, tutaj z moich obliczeń to wynika, że zbliżamy się do samego końca gry. You saw terrible things. And even if you made it to the surface, you couldn't count on being rescued. I mean, I'd have lost my mind. Did you ever feel like you were losing it, just a little? Nie, skończę. No. When they found me, I'd been floating on the surface for at least 5 hours. I talked with therapists and trauma experts for months. Said I was hiding the hurt. But it's not true. I made mistakes down there, yes, but did I lose my mind? No. No way. No ja bym raczej nie uważała, że nie straciłeś umysłu. Popatrząc na to, co tutaj przeżyłeś, okropne rzeczy, dokładnie, to były okropne rzeczy, które tutaj przeżyłeś. I ja myślę, że jednak w jakimś stopniu troszeczkę potraciliśmy te zmysły. Nawet patrząc po prostu na to, że pojawiają nam się różne rzeczy, że widzimy kogoś, kto chce nas dorwać. No, my otworzyliśmy sobie drzwi do niebezpiecznego miejsca ostatnio, także chyba tam będziemy musieli się wrócić. Po prostu! Ale mnie zaskoczył. A, zostaw mnie w spokoju. No dobra, takiej ucieczki się zdecydowanie nie spodziewałam tutaj. Zwłaszcza w tym skafandrze, w którym nie możemy nawet biegać, tylko poruszamy się bardzo powoli, jak jakiś taki kloc. A przepraszam bardzo, to było bardzo nie fair, gdyż ja nawet nie widziałam, z której strony on będzie nadchodził, a mój skafander jest, no, jakby to troszkę powiedzieć, mało zwrotny. Więc skąd miałam niby wiedzieć, że będę musiała pójść w prawo, a nie w lewo? Głupia gra. Naprawdę. Znaczy nie, jakby tak całościowo ją podsumować, to gra całkiem przyjemna. Na pewno jest to coś innego, niż to bywało do tej pory. Zupełnie nowe mechaniki tutaj rozgrywki. Dobra, tutaj na pewno mogę sobie troszeczkę przyspieszyć. Dobra, żeby tutaj nie przesadzić. Żeby mnie to od tyłu nie zapało. Jakby muszę patrzeć tam, gdzie nie ma lodu chyba. Chyba o to tutaj chodzi. A tutaj mamy jedną ścieżkę, więc na razie nie ma problemu. Kłamałam. Jest problem. Pan się pojawia w niespodziewanych momentach. What? Co ja tutaj niby mam zrobić? No, tędy. Uzupełnijmy tlen. This entire experience is defined by the fact that you came back alone. Your story started with 20 people, but ends with one. So when it comes to telling those stories, you're the only one who can. Yeah. There's a responsibility to get things right. For the record. Nie mam pojęcia zbytnio, dokąd powinnam się udać. Co będzie mnie atakowało? Dobra, trafiliśmy to. No tak, pira ze drzwi się nauczyłam atakować. Co prawda na koniec gry dopiero, no ale cóż, lepiej późno niż wcale. Także tutaj winda idzie. Aj, krytyczne zużycie tlenu. Zostaw mnie, potworku. Ja lecę sobie na kolejny poziom, na F2, tak? Czy na F1? Nie, na F2 do góry, bo teraz jesteśmy na F1. No i tutaj jest pan w skafandrze. Czy on będzie chciał mi coś złego zrobić? Nie wiem. Dużo ich tutaj jest generalnie. Także ja sobie, korzystając z okazji, chwili spokoju naładuję butelkę z tlenem, bo czemu by nie? Mogę to zrobić? Mogę. O, tu jest ten jeden taki, który mnie prowadzi. Jestem ciekawa, czy to jest jakby wymysł naszej wyobraźni, że sobie wyobraziliśmy jakiegoś ducha, który nas będzie prowadził tutaj w ciemnościach przez te ciężkie momenty naszego życia na dole. Czy faktycznie mieliśmy tutaj jakiegoś takiego ducha, który nam pomagał? W sensie, czy duch prawdziwy, czy po prostu wymysł naszej wyobraźni? O, w takim sensie się zastanawiam.
Tutaj ktoś istnieje? Czy tylko my go widzimy? Dostępny nieskończony akcelerator. Dobra, ja mam tutaj w ogóle nieskończony akcelerator. Czy nawet jak do 100% dojedzie, to ja mogę sobie latać. A ja myślałam ciągle, że jak do tych 100% mnie dobije, to że będę umierać. Ale no to teraz to bez większego problemu zrobimy w takim razie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Po prostu będziemy musieli tutaj przelecieć sobie. To wszystko, niczego nie dotknąć. Przede wszystkim nie dotknąć tej rury wstrętnej, która nas ostatnio zabiła. Bo tutaj chyba po prostu mieliśmy jakiś taki system latareczek, który nam oświetlał drogę. O Jezu, czy tu będzie trzeba manewrować? Nie? Ła, tak? Byle góry też nie dotknąć. To jest najważniejsze, żeby tutaj nie dotknąć żadnej ściany. Ja nie wiem, czy po prostu, jak my zetkniemy się z jakąś powierzchnią, czy po prostu zamieniamy się wtedy w ten kamień. No ja teraz panikuję, żeby tylko się wydostać z tych łap... Uff, ale mnie to wyrzuciło, dobra. A co to niby znaczy? Spróbujmy w drugą stronę. Okej. Cześć przyjacielu, co się dzieje z tobą? A, nie macie tutaj, no dobrze no. Dobra, dobra, nie panikujmy. Nie panikujmy, przyjacielu. Ja zaraz wymyślę, co tutaj trzeba zrobić. Nie, to zapewne do góry. No, czemu nie chcesz skakać, bo masz... Nie, nie wiem, co się dzieje. Czyżby po tej rurze mam jakby się wspiąć? Okej, okay, dobra, ty tutaj jesteś. Nie zauważyłam cię, że ty się pojawiłeś. Spoczywaj w pokoju raz, kimkolwiek byłeś. Ona chyba niezbyt wszystko gra. Welcome back to Open Air. I'm Emily Kaler. If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Ocean Nova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic, escaping the flooded habitat, and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. Z pół tony to nie dziwnego, że on tak wolno się porusza, bardzo wolno się porusza. Ja nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę. Co tu jest? Tutaj coś... Identyfikator. Ja go wcześniej nie podniosłam? Jakimś sposobem? Nie, ja go chyba podnosiłam, tylko po prostu nie zarejestrowałam tego faktu. Albo może jak drugi raz coś przechodziłam... Co? Gdzie są drzwi? Tutaj są drzwi. Nie mogę? Mogę. Dobra. Tylko teraz najważniejsze pytanie, bo oni mnie tak 10 tysięcy razy obkręcili, ja nie mam pojęcia, dokąd mam się udać teraz. Jedynym tutaj wyjściem, jakie widzę, to jest winda. Ale czy to o to chodzi? No na piętrze już tutaj byliśmy w każdym razie. Ale chyba nie zaszkodzi spróbować. Kip, I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Can you read that for us? Yeah. The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow, I'll be the sole survivor. But for now,
I'm not alone. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was... Coś tu jest, naprawdę. Wow. Halo, przyjacielu. Virgil? Is that you? Virgil made it. Just like me. How did you get? I thought everyone was... Only I'm locked inside the pod, and he's locked out. Can you hear me? I can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh, God. I'm sorry. And that's on me. 30 seconds until evacuation. Czyli my cały czas graliśmy kimś innym. So are you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Until I saw him, fear in his eyes, I thought I was the only one. It was a bad call. This can't be happening. Wow, jestem pod wrażeniem, co ta gra mi zrobiła teraz, jaką sieczkę emocjonalną. Ja cały czas myślałam, że ten głos, który opowiada, to jesteśmy my, że my tutaj dożyjemy jakiegoś happy endu, a tak naprawdę my byliśmy kimś innym. You didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Look. I'm up here talking with you, and he's still out there. Wow, jeszcze chodzimy. Maki, które był w poprzedniej wizji ostatnio. I co się teraz stanie? Coś czerwonego było. Nie wiem, czy tak powinno być. Czy tutaj coś się zepsuło, jakaś teksturka na przykład. Odblokowano osiągnięcie. Wędrowiec. I dokąd my teraz dojdziemy? No, my zapewne tutaj umrzemy. No, raczej nie ma innej opcji. Nikt inny nas nie uratował. Skoro nasz drugi bohater napisał książkę o tym, że nas tutaj zostawił i widział naszą... Znaczy, nic sobie nie napisał, że widział naszą śmierć, ale jakby no... Nic innego tutaj nie można byłoby zrobić. Narkozis, moi drodzy, koniec gry, wow, naprawdę, jestem w szoku. Mimo, że tak narzekałam może po części na tą gierkę, że tak topornie się chodziło, co w sumie nie było niczym dziwnym, patrząc na to, że mieliśmy tak ciężki kombinezon. No mimo wszystko gra naprawdę świetna, dobrą fabułę, takiego zwrotu aktu się zdecydowanie nie spodziewałam. Tylko zwrotu akcentu się naprawdę nie spodziewałam, że tutaj będziemy inną postacią grali niż głos narratora, który cały czas słyszeliśmy. Jakby gra tutaj w ogóle nie dała poznać po sobie, że coś jest nie tak, że to ktoś inny opowiada, że ej, my nie żyjemy. My mamy właśnie, przeżywamy swoje ostatnie godziny życia. Także na plus. No i co tu jeszcze mogłabym powiedzieć? Poziomy bardzo zróżnicowane. Było kilka takich zagadek niecodziennych. Na przykład ta taka, co jakby cały pokój był odwrócony i te zmiany grawitacji, te numerki, które trzeba było znajdywać. No naprawdę się tutaj twórcy postarali. Dużo takich rzeczy, które po raz pierwszy widziałam w ogóle. Muzyka też budowała klimat. Sam wystrój tego podwodnego świata, że wszędzie te rybki pływały, jakieś ośmiornice, które nas atakowały, ta ryba z tym takim cykiem, też agresywna bardzo. No i krabopająki, tak. Najważniejszy element tutaj rozgrywki, krabopająki, no zjadły mi no bardzo dużo nerwów. Z jednej strony się to cieszę, że to już koniec, ale z drugiej strony no będzie mi troszeczkę brakowało tego takiego podwodnego klimaciku. Bo naprawdę mało gier takich powstaje, raczej większość horrorów odbywa się na powierzchni albo w kosmosie, a pod wodą bardzo mało, co w sumie
Ubolewam, bo to jest naprawdę bardzo fajny motyw i można tutaj wiele wyciągnąć, nie tylko patrząc na podmorskie zwierzątka, ale na wszystkie różne potwory. Jakieś krakieny by można było dać. Kip, since all this happened. You wrote a book and told your story. Are you ready to be done? Yeah, yeah. It's time to move on. Get myself working again. Kip Mattis, thank you so much for spending time with me today. Thanks for having me, Emily. Baza danych zaktualizowana. Otwarte wyjście na zewnątrz. Także cóż, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną przez tą całą przygodę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie stawić łapki w górę i subika, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i co, widzimy się w kolejnych horrorach na moim kanale. Mam nadzieję, że z gry Song of Horror uda mi się już coś nagrać tutaj. Także co, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!